Michał Tuszyński, witam serdecznie. Moim i waszym gościem po małych perturbacjach jest Michał Oleksiejczuk. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. W końcu udało nam się spotkać. Oczywiście muszę też przyznać, że przede wszystkim z mojej winy do tej pory te spotkania nie doszły do skutku, ale w końcu jesteś i bardzo się z tego cieszę. No to nie przedłużam i zaczynam od razu. Ty kiedyś powiedziałeś, że twój brat to jest człowiek, który daje tobie największy wycisk, jeżeli chodzi o ten trening stójkowy. Chciałem zapytać, że czy teraz, jak jesteś w nowym miejscu, w Ankosie, coś się, jeżeli chodzi o tę hierarchię, zmieniło? No Czarek jest dobrym zawodnikiem i jest kompletny. Wiadomo, ta jego stójka jakby no, wjedzie prym, ale w Ankosie z kim bym nie zrobił, to no, z każdym zrobię na wysokim poziomie, więc tutaj poprzeczka jest zawieszona wysoko i jest tutaj bardzo dużo wartościowych sparring partnerów, więc no, wachlarz jest bardzo duży. Muszę teraz zadać być może niewygodne pytanie, nie wiem jak ty do tego podejdziesz, bo ty też mówisz, że pierwszy raz trenujesz na tym poziomie, ale z drugiej strony, gdy pamiętam ten twój poprzedni klub i to co wtedy mówiłeś, na przykład o tym, że za 3-4 lata możecie być najlepszym klubem w Polsce, albo o tym, że był to najlepszy trener w naszym kraju, no to jednak gdzieś wiesz, tutaj mam stereo i chciałbym, żebyś mi to wyjaśnił. No jasne, no wszystko się zmienia, ludzie tak samo się zmieniają i tak jak mieliśmy kiedyś taki pogląd, potem to wszystko uległo no, dużej zmianie. I gdyby było tak, jak mówiłem, to i by tak zostało, to pewnie byśmy dalej tam byli. A mówię, no mi zależy na rozwoju i ja muszę po prostu iść do przodu. Karierę mam jedną, ten czas jest ograniczony i bardzo dużo się zmieniło. No i dlatego tak to teraz wszystko wygląda. A propos tego, co mówisz o tym, że nigdy nie pracowałeś albo nie pracowałeś na takim poziomie jak teraz, czy ty zadajesz sobie pytanie, co by było, gdybyś kiedyś podchodził do tego tak jak podchodzisz albo trafił na właściwych ludzi, gdzie byś był? Myślę, że bardzo prawdopodobne, że byłbym o wiele wyżej i że te moje dwie porażki mogłyby nie mieć miejsca. Teraz możemy sobie gdybać i wiadomo, że o zwycięstwie decydują różne czynniki, ale na pewno myślę, że bym był jako kompletny zawodnik MMA, byłbym o wiele wyżej niż byłem wtedy. Nie? Michał Andryszak powiedział mi kiedyś, a propos Ankosu, że gdy trafił tam na treningi, to po pierwszych tygodniach zastanawiał się, czy nie zmienić dyscypliny, chociaż myślał, że już coś tam w tym MMA widział i na jakimś poziomie trenuje. Jak to było z wami? Jak to było z tobą? Ja w ogóle byłem bardzo zadowolony z tego, że, no, że tutaj jest ciężka szkoła. Ja jestem osobą, no, która musi być w takiej dyscyplinie, musi być ktoś, kto mnie pogoni i ktoś, kto no, pokaże mi drogę do tego rozwoju, więc ja po pierwszych tygodniach wiadomo, że jestem przyzwyczajony do mocnych treningów, ale nigdy tak mocno nie pracowałem, jeśli chodzi o zapasy i grappling. No i te pierwsze 2-3 tygodnie były dla mnie naprawdę bardzo ciężkie. W sumie też dzięki temu mi to bardzo szybko ta waga zjechała w dół, bo tutaj było bardzo dużo tej pracy. No i byliśmy chyba 2 tygodnie i po 2 tygodniach tutaj porozmawiałem z Czarkiem, z Bartkiem Szewczykiem, no i decyzja, że zostajemy, że no otworzyło mi to oczy, tak, bo wcześniej jakby ja też nie jeździłem po klubach i no później już taki nastał ten czas, że zacząłem jeździć i tutaj akurat w Ankosie mi się najlepiej podobało i pod kątem takiego poziomu sportowego, dyscypliny, no i atmosfery, to też jest ważne. Andrzej Kościelski ostatnio powiedział w jednym z wywiadów, że dosyć często ktoś do niego dzwoni i pyta, czy może przyjechać na tydzień potrenować sobie w Ankosie i najczęściej bywa tak, że gdzieś w okolicach środy nagle przypomina sobie, że ma coś do załatwienia i wyjeżdża z Poznania, gdy zobaczy jak w Luboniu, mówiąc precyzyjnie, się pracuje, ale z wami powiedział, że było zupełnie inaczej. Wy nawet prosiliście jeszcze, czy możecie zrobić dodatkowe zajęcia. No dokładnie, jakby mimo wszystko my jesteśmy takimi osobami, czy ja, czy brat, czy Bartek Szewczyk, które no chcą osiągnąć sukces i chcą ciężko pracować i tak było zawsze, już w takiej dyscyplinie jesteśmy przyzwyczajeni, wychowani i no tutaj jak zobaczyłem te treningi, no to chciałem więcej i więcej, żeby po prostu nadrobić te zaległości
I to się nie zmieni. No ja cały czas ciężko pracuję, mimo wszystko, mimo wygranych, przegranych. Cały czas idę do przodu, cały czas się rozwijam, inwestuję w siebie i czas, i pieniądze, żeby po prostu się rozwijać. No i to się nie zmieni do momentu, aż osiągnę swój cel. Ty sam o sobie mówisz, że lubisz się zajeżdżać, chociaż z tym też trzeba uważać. No dokładnie. Kiedyś wyglądało to inaczej. Teraz ja jestem o tyle doświadczonym zawodnikiem, to już jest moja 9. walka w UFC, będzie numer 9, więc ja mam doświadczenie i potrafię rozplanować te obciążenia, więc jest czas na ciężką pracę w tygodniu. No a wiadomo, jak przychodzi weekend, to jest czas takiej mocnej regeneracji, więc to wszystko i ja mam pod kontrolą i moi trenerzy i ustawiamy to tak, żeby właśnie tak jak mówisz, no nie zamęczyć się, bo to też jest później sprzyja kontuzjom i no i po prostu no wtedy ten trening jest mniej efektywny. Powiedziałeś nie trener, a trenerzy. Ja chciałem zapytać, jak ważną osobą, jak ważnym specjalistą w tym twoim sztabie jest Iwan Kryłow? No to jest osoba, to jest trener, z którym ja już 4 lata współpracuję. Od kiedy z nim zacząłem trenować, no to ta moja stójka no uległa bardzo dużej zmianie i do momentu, jak tutaj przyszedłem, to on wiódł taki prym, jeśli chodzi o taktykę. No ja kończyłem walki albo przez nokauty, albo przez decyzję i prowadziłem te walki ciągle w tym boksie, w stójce. Więc on jest dla mnie bardzo ważny. Teraz jest trener Kościelski, głównym trenerem, który mnie rozwinął jako takiego kompletnego zawodnika MMA, no bo nie ma się co oszukiwać, że wszystkie te swoje walki ostatnio, które miałem, no to toczyłem w płaszczyźnie stójkowej. A teraz ja myślę, że to ulegnie zmianie i dodaliśmy łokcie, dodaliśmy obalenia, kontrolę, więc jestem bardzo zadowolony. I takiej osoby jak trener Kościelski mi brakowało, no bo po prostu no, na ten czas się bardzo dobrze rozwijam i on jest takim uzupełnieniem. A Iwan jest dla mnie ważny, dla mojego brata, dla Bartka pod takim kątem stójkowym, że z nim się cały czas rozwijamy. No i to widać z walki na walkę, że tam zawodziły mnie zapasy czy jiu-jitsu, a moje uderzenia zawsze były na dobrym poziomie i z walki na walkę robię progres, robię coraz fajniejsze rzeczy w tej stójce. Więc teraz mam to wszystko fajnie uzupełnione. A dlaczego według ciebie te twoje zapasy wyglądały do tej pory tak, jak wyglądały? Dlaczego były te mankamenty, o których wspominasz? Bo tak jak sobie to gdzieś przeglądałem albo oglądałem jakieś archiwalne rozmowy z tobą, no to tam kilku naprawdę fajnych specjalistów gdzieś się przewinęło, jeżeli chodzi o tę twoją karierę. Miałeś okazję trenować z naprawdę mocnymi nazwiskami w Polsce. Pierwsze, które przychodzi mi do głowy, to Ernest Dorosz. Tak, ja dalej z chłopakami trenuję. Ale i robię bardzo dużo się od chłopaków nauczyłem, takich typowych zapasów i dali mi takie fajne podstawy, ale tutaj u trenera Andrzeja jest to wszystko zmodyfikowane pod MMA i gdzie ja wcześniej nie robiłem tak dobrze technicznie pracy przy ścianie, tylko mówię, robiliśmy takie podstawy w zapasach i to było bardzo dobre na ten czas. A teraz trenując tutaj, to wszystko robię pod MMA, więc dlatego mówię, że się bardzo w tej płaszczyźnie rozwinąłem i uzupełniłem to. Te obalenia przy ścianie, pracę na siatce. No, ja tego nie robiłem i to w ostatniej walce też zawiodło, bo tam w trzeciej rundzie on mnie przyparł, Dustin Jacoby przyparł mnie do ściany i w sumie tą trzecią rundę tym wygrał. To zadecydowało moim zdaniem. Czyli teraz, jeżeli chodzi o tę strategię, o ustalanie taktyki, to tutaj Andrzej Kościelski wiedzie prym. Dokładnie, to jest osoba, która teraz jest głównym trenerem. Z trenerem Iwanem Kryłowem robię cały czas swoje, robimy drille bokserskie, akcje bokserskie. To jest świetne dopełnienie. No i co? I tak to wygląda na ten czas. Chciałem ciebie zapytać, bo nie wiem, czy to prawda, czy mam dobre informacje. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Ty walczyłeś kiedyś na gali Tymexu? Tak, walczyłem. To była moja druga walka zawodowa z Mateuszem Golą i to się decyzją zakończyła ta walka na moją korzyść. Ale to było MMA. Tak. To była gala bokserska, ale nasza walka była MMA jako jedyna na gali. No widzisz, to jest zboczenie zawodowe, jako że pięściarstwo też jest bliskie mojemu sercu. Przeczytałem gdzieś Tymex, to myślę, walczył w boksie, patrząc też na te twoje mocne strony, to nie byłoby dla mnie aż tak dziwne. Ale okej, czyli to było MMA.
Tak jest. Ale zostając przy stójce, chciałem zapytać, czy nadal tobie imponują te umiejętności w stójce Sebastiana Rajewskiego? No dokładnie, ja zawsze jakby no z tego powodu, że sam tą stójkę, moja stójka się tak różni od innych zawodników w większości, w sensie samej tej pracy nóg, pracy głową, to ja zawsze podziwiam takich zawodników, którzy robią coś innego i taką osobą jest właśnie Sebastian Rajewski. Dużo kiwek, przyruchów, no bardzo lubię ten styl, też podobnie, może nie tak podobnie, ale w tym samym kierunku idziemy moim zdaniem, że ja robię różne takie oszustwa, no i on robi podobne rzeczy, więc mi to bardzo, bardzo mi się taki styl walki podoba. Ciekawą rzecz zauważyłem, gdy ostatnio rozmawiał z tobą bodajże Patryk Prokulski. On pytał ciebie, z jaką wagą startowałeś w tych przygotowaniach, a jaką w poprzednich. Gdzieś szukał tego porównania i ty bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że wiesz to doskonale, bo zawsze to sobie zapisujesz. Ty rzeczywiście prowadzisz takie skrupulatne notatki, masz to wszystko ogarnięte. Jak to wygląda? No tak, jeśli chodzi o zapisywanie, o notowanie tego wszystkiego, no to tutaj razem z trenerem od motoryki już może chyba trzeci rok już notujemy wszystko, jeśli chodzi o przygotowania, czyli wiadomo, wagę, moje postępy, jeśli chodzi o motorykę, robimy testy motoryczne i zapisujemy wszystkie treningi, które zrobiłem w przygotowaniach, oceniamy ich skalę, jeśli chodzi o poziom wysiłku, czas tych treningów, no i moje samopoczucie każdego dnia, tam tętno i zdolność do treningu, więc to wszystko jest ponotowane, no i tak pracujemy. Możemy sobie potem porównać, które przygotowania były cięższe, które lżejsze i mamy na to wszystko pogląd. A propos też tego twojego samopoczucia, które podobno teraz jest lepsze po zejściu z tą wagą, ja też oglądałem twoją rozmowę z Tomkiem Sararą, kiedy pojawiały się pierwsze takie doniesienia, że być może gdzieś chodzi tobie to po głowie. Ty wtedy mówiłeś, że twój rekord jest najlepszym dowodem, że jesteś we właściwej kategorii wagowej. Ja chciałem zapytać, czy gdyby ta walka ostatnia twoja zakończyła się inaczej, mógłbyś nie podjąć takiej decyzji? Myślę, że tak. Myślę, że gdybym wygrał z takim zawodnikiem solidnym, jakim jest Dustin Jacoby, to by mi to nie otworzyło oczu na to, jak to wszystko wygląda. Ja przegrywając dwie walki z rzędu w UFC, jakby ślepo myślałem, że to jest wina jakichś moich niedociągnięć technicznych, a nigdy nie spojrzałem na to, że ten mój skład ciała pod tą kategorię wagową no nie jest zbyt odpowiedni. Wiesz, ja też jakby w siebie bardzo wierzę, mimo zwycięstw czy tam porażek cały czas jakby na tym samym poziomie mentalnym jestem, cały czas w to wszystko wierzę i wygrałem w sumie 12 walk z rzędu w kategorii półciężkiej, większość przed czasem. I cały czas myślałem, no cały czas byłem dobrej myśli, a później po tej walce z Jacobim mój trener od motoryki w sumie cały czas mi mówił: Michał, może spróbujemy zmienić tą kategorię wagową. No i tak po tej walce razem usiedliśmy i porównaliśmy moje te parametry fizyczne do tych szablonów, które są w instytucie UFC i wyszło, że jestem zawodnikiem kategorii średniej i w sumie patrząc teraz na siebie, jak ja wyglądam, jak się ruszam i patrząc na to, jak to było przed robieniem wagi, no to różnica jest ogromna. No teraz ja patrzę na siebie i mówię, kurde, ja naprawdę wtedy byłem mocno zatłuszczony, mimo że miałem dobry tryb życia, trenowałem ciężko, no ale teraz jakby moje samopoczucie, wygląd i jakość treningu no uległa naprawdę dużej zmianie i to był strzał w dziesiątkę. I lepiej się regeneruje i lepiej to wszystko wygląda na macie, więc fajna decyzja. A propos tego wyglądu, a wkurzały albo wkurzają cię opinie ludzi, którzy mówiąc wprost nie zachwycali się twoją sylwetką? Wiesz co, ja już wcześniej tak, wcześniej może teraz trochę do tego dorosłem i już po prostu nawet się tym nie przejmuję, tylko robię swoje.
a wcześniej na pewno, no ale też z drugiej strony jakby nie dziwię się tym opiniom, no bo tak wyglądałem jak wyglądałem, wiadomo nie byłem jakiś bardzo gruby, ale na pewno też moja sylwetka nie była atletyczna, no ale teraz to się zmieniło, mamy jeszcze dużo czasu na różne korekty, poprawy i, no i to robimy, no jest już walka numer 9 w UFC, trzeba się z tego cieszyć i iść do przodu. Ale wiesz, jeżeli chodzi o ten wątek twojego schodzenia do niższej kategorii, to mnie na pewno ciekawi tutaj ten aspekt zdrowotny. Ty najzwyczajniej w świecie mówisz, że to spowodowało, że się lepiej poczułeś. Nie jako zawodnik MMA, ale jako człowiek. Jeżeli chodzi o twoje zdrowie, to też miało jakiś pozytywny wpływ. No jasne, tutaj Jacek Feldman zadbał, żeby to dobrze schodziła ta waga i wraz z utraconymi procentami tkanki tłuszczowej, bo w sumie robiąc tam, analizując ciągle tam co miesiąc skład ciała regularnie, to ja tak naprawdę zszedłem z wagi tnąc tylko i wyłącznie tkankę tłuszczową, więc to jakby dało mi takie dobre samopoczucie, przede wszystkim regenerację, że mogę robić mocniejsze treningi i po nich szybko się regeneruję, więc na tą chwilę jest bardzo fajnie. No. Cieszę się, że podjęliśmy tą decyzję i teraz trzeba to udowodnić po prostu w pojedynku. No właśnie, a propos tego pojedynku, przejdźmy do tego, bo to jest przecież najważniejszy pretekst, dla którego dziś rozmawiamy. Jeżeli chodzi o tę walkę z Alvejem, to podpiszesz się po tym, że najlepszą obroną jest atak, patrząc na to, jak on walczy? Myślę, że tak. No, myślę, że tak jest. Ja go przeanalizowałem, trener Kościelski go przeanalizował. No, będę uważał na te kontry. Będę uważał na ten jego usypiający styl i zobaczymy. Ja dobrze kojarzę, że on jest mańkutem? Tak, on jest mańkutem. Całe przygotowania robiliśmy no właśnie pod mańkuta. No to chyba trafiłeś do Ankosu w idealnym momencie, bo jeżeli dobrze kojarzę, to tu masz kilku zawodników, którzy radzą sobie z odwrotnej pozycji. Tak, bardzo dobrze, bardzo dużo sparowałem z Danielem Skibińskim, który bardzo dobrze sobie radzi z mańkuta, był Jon Surdu, był Czarek, no tych trzech zawodników i reszta tak samo, no każdy tutaj potrafi bić z odwrotnej pozycji, bo trener to cały czas szkoli na treningach. Jeżeli chodzi o twojego rywala i ten jego rekord, który ostatnio oczywiście nie zachwyca, to pewnie też jest takie coś w człowieku, że gdy patrzysz na to, jak ta jego seria zła wygląda ostatnio, no to nie chcesz być tym pierwszym zawodnikiem, który to przerwie. No dokładnie, na pewno takie coś jest w głowie. Jest to normalne, ale z drugiej strony staram się, no ja bardzo z szacunkiem do każdego podchodzę i do niego to samo, to jest zawodnik, który no ma bardzo dużo walk w tym UFC, jest weteranem. Te jego walki to też te przegrane często nie wyglądały tak, że on był dominowany, tylko na przykład z Ryanem Spanem czy z tym Unjungiem, który ostatnio walczył z Jacobim, to były mocne walki, bo on tam chyba przegrał splitem z Ryanem Spanem, który naprawdę teraz ma dobrą formę i z Unjungiem zremisował, więc ja w sumie znokautował Marcina Prachnio, także ja jakby szykuję się, jakby to był najlepszy zawodnik i w sumie ja zawsze tak robię, że bez względu na to, z kim się bije, ja już mam duże doświadczenie i wiem, że no, że z każdym trzeba się tam liczyć i po prostu wychodzić i walczyć tak, jakby to był najlepszy zawodnik. Michale, a ty czujesz się w jakiś sposób niedoceniany albo niezauważany? Myślę, że nie. Ja po prostu robię swoje i to mnie interesuje. Znam swoją wartość. Miałem naprawdę bardzo dobre zwycięstwa w UFC i idę dalej do przodu. Mam kolejny kontrakt na walki, więc to interesuje mnie tylko zwycięstwo. To mi daje najwięcej i pod kątem finansowym, i pod kątem mojej kariery, więc no też jakby chcę się skupić tylko na sporcie i niczego mi na ten moment nie brakuje. Mam fajny klub, mam rodzinę, mam córkę, więc to mnie bardzo cieszy i no nie zastanawiam się nad tym. W sumie też na ten moment kariery jestem takim zawodnikiem na dorobku, że muszę cały czas pracować, trenować i na tym się skupiam, więc niech tak na razie zostanie, a jeszcze mój czas na pewno przyjdzie.
Jestem o tym przekonany. Ty kiedyś powiedziałeś, że w Polsce jest niewielu fachowców od MMA. Nie wiem, czy piłeś się do trenerów, dziennikarzy, do całego środowiska, ale coś się w tej kwestii zmienia? No wiesz co, ja to tak uważam, bo patrzę po prostu na to, jak to MMA się rozwija. Wiadomo, mamy dużo zawodników, ale takich trenerów moim zdaniem, którzy robią typowe MMA i ten poziom jest wysoki, no to jest w Polsce kilku. No ja chociaż potrafię wymienić kilku takich bardzo dobrych trenerów MMA. No i takie jest moje zdanie, więc tu jakby ja do nikogo nie piję, tylko no zawsze staram się mówić to, co myślę. I w sumie też już jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, że coś tam potrafię ocenić. A jak to jest z dziennikarzami? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. W sumie ja zawsze z każdym dziennikarzem, z którym robię wywiady, to ja mam z każdym dobre relacje. I myślę, że tak jest też w drugą stronę, że jakby jestem osobą taką kontaktową, z każdym się dogadam i no i spoko. Tutaj jakby nie mam zdania na ten temat. Z każdym mi się miło, fajnie robi wywiady i tak jest. To prawda, kontakt z tobą przed tą rozmową to była przyjemność. Ostatnie pytanie o coś mi bliskiego, bo jestem też związany z organizacją Gronda, a ty też kiedyś powiedziałeś, że to cię interesuje, że to oglądasz, jeżeli dobrze kojarzę, ale inne słowa mi zapadły w pamięć, że ty w sumie nawet mógłbyś w tym wziąć udział i wiedziałbyś, jak się za to wziąć. No, ja lubię walczyć w stójce i no wiedziałbym na pewno, jak tam walczyć, byśmy się przygotowali, ale no teraz jest UFC, ja jestem dużym fanem Grondy i kto wie, może kiedyś zawalczę na te gołe pięści, ale to jest bardzo odległa przyszłość, na razie to jest UFC i chciałbym w tym UFC no, walczyć bardzo długo, nawet i do końca kariery i żeby tak zostało, ale jestem fanem, w sumie jestem fanem tej organizacji, oglądam wszystkie walki i podoba mi się ta formuła, chociaż no podziwiam tych ludzi, bo to jest brutalne i no nie każdy ma jaja, żeby tam wejść i walczyć, a tam no niektóre pojedynki to naprawdę jest mocna jatka. Nie, absolutnie cię teraz nie chciałem wciskać do Gronda, albo pytać, czy ty w ogóle chciałbyś teraz zawalczyć, ale no, było to dla mnie ciekawe, że na przykład nie mówisz od razu, że nie, to tam brutalne, że szkoda pięści i tak dalej, ale mówisz, że gdzieś to ci imponuje. Jeśli oferta by była dobra finansowa, to bym to wszedł. Nie miałbym z tym problemu, więc no ja jestem takim zawodnikiem, który lubi wymieniać te ciosy. Ja zawsze jakby nawet, no od kiedy pamiętam, to zawsze te moje walki toczyły się w stójce, więc to dla mnie by był taki smaczek. Ta twoja kariera to jest troszeczkę amerykański sen, bo wiemy, że bardzo szybko trafiłeś do UFC. Taka droga na skróty, oczywiście nie ominęła ci ciężka praca, ale chodzi o to, że rzeczywiście ta droga teraz zawodników często wygląda inaczej. Miałeś dużo szczęścia, na które sam sobie zapracowałeś. No ale jestem przekonany, chyba się pod tym podpiszesz, że wszystko co najlepsze dopiero przed tobą. To się okaże. Ja jestem tego jakby wyznaję takie coś, że no wierzę po prostu w przeznaczenie i to co będzie, to będzie. Ja po prostu staram się no dawać siebie wszystko, rozwijać się jako zawodnik. Bardzo się cieszę, że trafiłem w tak młodym wieku, mimo moich różnych braków, jeśli chodzi o MMA, o te różne płaszczyzny, to ja zebrałem bardzo duże doświadczenie i teraz jadąc tam na walkę, no to już to nie jest dla mnie jakieś wow. Wiadomo, że doceniam to, że jestem w tej federacji i nie chciałbym się bić w żadnej innej, bo samo zorganizowanie tej gali to jest najwyższy poziom organizacji. Ja tam jadę i bardzo o mnie tam dbają, więc co, no doświadczenie jest zebrane, w UFC jestem dalej, walczę tam. I się z tego cieszę. I były zwycięstwa, były porażki. I miejmy nadzieję, że ten czas dopiero nadejdzie. A ja będę wszystko robił, żeby tak było. Będę się rozwijał, trenował i nigdy nie stracę wiary do końca w to, że mogę być najlepszy. I cały czas o tym głośno mówię i wierzę w to. A ja się cieszę, że miałem tę przyjemność z tobą porozmawiać. Trzymamy za ciebie kciuki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję tobie, że po treningu znalazłeś dla nas czas i mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy, aby porozmawiać o twoim kolejnym zwycięstwie w najlepszej federacji na świecie. Bardzo dziękuję.
No, dziękuję bardzo tak samo za wywiad. Pozdrawiam wszystkich z MMA Rocks, z Cojones, bo tam też dużo mam fanów, więc bardzo dziękuję. No, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego moim, ale przede wszystkim waszym gościem był Michał Oleksiejczyk. Tak naprawdę tuż przed swoją kolejną walką w UFC. Tego nie można przegapić. Oczywiście zapraszam wszystkich do oglądania. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.